Dzisiaj walczymy na zbiorniku Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego w Grabuszycach. Jesteśmy na zbiorniku zarośniętym. No jak widzicie, na razie same drobne karpie. Jest ich dosyć dużo, także biorą pomimo zastosowania dużej kulki. Słuchajcie, nęcę takimi kuleczkami. To są kulki z Decathlona o zapachu Scopex. Na haku jednej z wędek jest założony Eco Bites. To są popki, słuchajcie, bardzo ładnie pachnące. Ananas i skisłe masło. Tak to wygląda, słuchajcie, to jest przez GoPro, dlatego też ze zbliżenia to może cienko będzie wyglądać. Postaram się zrobić zbliżenia na te kuleczki, żebyście widzieli doskonale. Rozmiar 12-15 mm, wydaje tutaj te większe. Na drugiej wędce tak samo Eco Bites. Commander, słuchajcie, też 12-15 mm, tam daje również te większe kuleczki. Tak to wygląda. Ich zapach jest taki, słuchajcie, mocno przyprawowy, taki pieprzny, czyli coś ten deseń. No na razie bardziej sprawdza się to słodkie, ze względu na to może, że też nęcę na słodko. Ale mamy dopiero godzinę 12, także liczę, że jeszcze w dniu dzisiejszym jakiś większy karp się zamelduje, a jeżeli nie, no to naprawdę te małe też dostarczają tyle frajdy, że będę szczęśliwy z każdego małego karpika i z każdego dnia na rybach. Udało się trafić pierwszą rybkę. Maleństwo, ale zawsze coś. Każda rybka cieszy. I wraca sobie bezpiecznie do wody. Idź po babcie. Co jeszcze? Słuchajcie o pogodzie. Wczoraj przyszły dosyć mocne fronty atmosferyczne. Była dosyć intensywna burza. Dosyć tutaj
dużo krzaczków jest połamanych, coś się działo, także były zmiany ciśnienia, coś się w pogodzie niedobrego działo. Dzisiaj słońce przeplatane chmurami, wieje lekki wiaterek. Ogólnie jest ciepło, słuchajcie, 29 stopni jest tutaj w samochodzie, który stoi za mną. Czujnik ma w cieniu, także myślę, że to będzie temperatura w cieniu. Natomiast temperatura wody według Deepera 27,5 stopnia, także bardzo ciepło, bardzo ciepło. Dzisiaj też można zaobserwować, że karpie chodzą powierzchnią. Ogólnie rzecz biorąc są to te mniejsze karpie, dlatego nie próbuję tutaj gdzieś, powiedzmy, łowić pod powierzchnią. Zobaczę, jak będzie później, jeżeli będą pojawiały się większe te karpie pod powierzchnią, bo one są dosyć fajnie widoczne tutaj w tej czystej wodzie, to wtedy będę myślał, żeby założyć jakiś zestaw podpowierzchniowy, tak żeby, powiedzmy, dźwignąć od ciężarka do góry swojego pobapa i zrobić to wszystko bardziej pływająco. To jest kolejna ryba. Ale myślę, że to jest kolejny puszczak. Powiem szczerze, bardzo silne są te rybki. Woda jest około 2,5-3 metrów. Dosyć nawet one walczą. Widzicie, kolejna naprawdę ładna rybka. Dobra, za 2:16, także czas na małe podsumowanie. Jesteśmy tutaj od godziny 6. Dzisiaj przede wszystkim w puszczaki. Słuchajcie, miała być krótka zasiadka, szybkie łowienie. Liczyłem na jakąś większą rybę. No niestety nie udało się, same w puszczaki, bo ich naprawdę dużo. Myślę, że spokojnie około 15 sztuk udało się złowić. Ogólnie rzecz biorąc, ryby w przekroju 45-55 cm, także powiedzmy, no pływają tutaj większe smoczki. Liczyłem, że akurat któryś się skusi, no niestety nie udało się. Słuchajcie, no przede wszystkim przegrałem chyba z pogodą. 31 stopni w cieniu, teraz spadła temperatura do 29. No realnie mam dość, naprawdę. Słuchajcie, w takiej temperaturze już w połowie wędkowania przesiadłem się do cienia, bo naprawdę czuję, że wszystko mam spalone od rąk po nogi, praktycznie rzecz biorąc.
Są to ekstremalne warunki. Jedni mówią, że lubią łowić w lecie, drudzy mówią, że wolą gdzieś tam powiedzmy na jesieni i wiosną. Słuchajcie, zdecydowanie łowienie wczesną wiosną i jesienią potrafi być przyjemniejsze niż łowienie w taki upał. No i tak teraz kończąc, zachęcam Was do obejrzenia pozostałych filmów na moim kanale. Znajdziecie tam też filmiki z karpiowania, znajdziecie filmiki z metod Federa. Zachęcam do polubienia tego filmu i zostawienia obserwacji, żeby przyszłe moje filmy gdzieś nie zginęły w otchłani internetu. Także dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek. Do zobaczenia, cześć, grzybowe wędkowanie.